Gmina Aleksandr Włócki od wielu lat należy do czołówki samorządów w Polsce w sferze zrównoważonego rozwoju. Bardzo symptomatyczne jest to, że największe sukcesy, które odnosi gmina pod moim kierownictwem, tak naprawdę były zrealizowane w kolejnych kadencjach. Ja mam już zaszczyt reprezentować mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego czwartą kadencję. Natomiast największym sukcesem, którym możemy się poszczycić, czyli na forum ekonomicznym w Krynicy w 2011 roku otrzymałem tytuł najlepszego burmistrza w Polsce. W kolejnych latach również zwyciężyliśmy w kategorii gmin do 100 tysięcy mieszkańców dwukrotnie w rankingu Gazety Prawnej. Zajęliśmy drugie miejsce w rankingu Rzeczpospolitej i trzy razy zostaliśmy w tymże rankingu uznani za najbardziej innowacyjną gminę. Myślę, że to pokazuje, jak bardzo istotna jest kontynuacja, konsekwentna wizja rozwoju samorządu, ale przy założeniu, że reforma samorządowa tak naprawdę ze wszystkich reform ustrojowych państwa jest najbardziej udana, ale to, co jest najistotniejsze, po wyborach bezpośrednich pierwszych, które miały miejsce w 2002 roku, to jakby czas na to, aby skutecznie, konsekwentnie tą wizję wdrożyć. 4 czy nawet 8 lat to bardzo mało, aby w każdej sferze działalności samorządu, a jest ona bardzo szeroka, bo to z jednej strony wielkie inwestycje infrastrukturalne, to zmiany cywilizacyjne, to przede wszystkim kompleksowa polityka edukacyjna, czy w sferze polityki senioralnej, tych tematów jest bardzo wiele. W związku z tym Aleksandrów można powiedzieć, że jest między innymi takim prekursorem bardzo dynamicznej polityki dotyczącej demografii. Nam przybyło nam w ciągu ostatnich 10 lat 40% mieszkańców. To pokazuje, jak gmina się rozwija. Mamy świetną ofertę edukacyjną, oferta sportowa, co drugie dziecko uprawia konkretną dyscyplinę sportu. To są takie elementy, które pokazują, że samorząd to przede wszystkim nie tylko gospodarz, nie tylko lider, który kreuje pewną politykę, ale przede wszystkim drużyna, która przez wiele, wiele lat kontynuuje, mając swoje pomysły, tą najważniejszą jakby wizję polityczną, którą wyznacza włodarz, wyznacza lokalny lider. Dlatego też jakby propozycje PiS-u, które zmierzają do tego, aby zburzyć to, co jest najważniejsze w sposób rewolucyjny, czyli zburzyć kontynuację, zburzyć pewną stabilność, która funkcjonuje w samorządzie, są tak naprawdę destrukcyjne dla samorządu. Ja powiem szczerze, że dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, żeby w 2018 roku, który jest rokiem jakby funkcjonującym w połowie kolejnego, trzeciego okresu programowania unijnego, gdzie realizujemy największe inwestycje, tak naprawdę zmiana ekip w wielu samorządach spowoduje olbrzymie perturbacje z realizacją chociażby największych inwestycji, czy też tych propozycji, które w dalszym ciągu już są przygotowywane przez
konkretne samorządy. Myślę, że ona w ogóle jakby nie bierze pod uwagę rozwoju samorządu. Oczywiście ona jest nakierowana, nie ma co ukrywać, na przede wszystkim wyeliminowanie największych włodarzy metropolii. Ja nie ukrywam, że my też jesteśmy miastem specyficznym, bo przecież w naszym samorządzie jest jeden radny z PiS-u i to też jest symptomatyczne, bo takich gmin myślę, że jest niewiele. Natomiast reprezentującą inną opcję polityczną, czyli Platformę, ale tak naprawdę w samorządzie liczą się ludzie, jest 19 radnych. To pokazuje zaufanie społeczeństwa do właśnie lokalnych gospodarzy. Moje poparcie w poprzednich wyborach było ponad 80% w pierwszej turze. To też o czym świadczy, ale to pokazuje, że samorząd dla ludzi to są przede wszystkim ich prawa podmiotowe, to jest ich możliwość wyboru. I tak na dobrą sprawę, kiedy ostatnio rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat tych propozycji, to co najbardziej bulwersowało mieszkańców, to brak możliwości wyboru tych ludzi, którzy się sprawdzili. Myślę, że to, że działanie retroakcji, czyli takiej już w państwie demokratycznym, myślę, że zasady kardynalnej działania prawa wstecz jest czymś tak niezrozumiałym, czymś, co zmierza tylko i wyłącznie do zwykłego politycznego zniszczenia dorobku samorządu, chyba jest najbardziej bulwersujące. I myślę, że to jest coś, z czym nie można się zgodzić, czemu trzeba dać tamę. I to nie chodzi o tak naprawdę nasze stołki. To chodzi zarówno o naruszenie biernego i czynnego prawa wyborczego, które ma po prostu zniszczyć dorobek 3 dekad demokratycznego samorządu. W ostatnim czasie na spotkaniach z samorządowcami pojawiam się trochę w większym gronie drużyny samorządowej z Aleksandrowa Łódzkiego. To taka klika, która, parafrazując słowa prezesa wszystkich prezesów, jest pewną patologią. Ta patologiczna klika stanowi zagrożenie dla mieszkańców, również mieszkańców mojej gminy. Chciałem powiedzieć, że ta właśnie patologiczna klika w ostatniej dekadzie w warunkach małego 30-tysięcznego miasta pozyskała ponad 150 milionów środków unijnych i zrealizowała ponad 250 mln inwestycji infrastrukturalnych. Mam świadomość, że w znowelizowanym przez PiS kodeksie karnym te czyny będą uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości.